Cześć, z tej strony Tomek. Zapraszam do kolejnego materiału dla ambitnych. Tym razem przyjrzyjmy się trochę temu, jak działają stablecoiny, w jaki sposób obecnie projektuje się stablecoiny i w jaki sposób robiło się to jeszcze parę lat temu, czyli w roku 2017. Następnie przejdziemy do spraw związanych z tym, w jaki sposób należy analizować stablecoiny, decydując się na wejście w jakiś konkretny przykład. Prześlizgniemy się trochę przez kwestię związaną z ryzykiem, jakie stoją dla stablecoinów. No i oczywiście wspomnimy jednym czy dwoma zdaniami o kwestiach związanych z adopcją stablecoinów, gdyż są to bardzo ważne projekty. Także zapraszam do tego materiału i dajcie znać, co o tym myślicie. Dzisiejszy program, podobnie jak poprzedni, jest dosyć rozległy, także wymaga trochę cierpliwości. Oczywiście wszelkie kwestie, które tutaj są przeze mnie poruszane, a nie są do końca dla kogoś z Was jasne, prosiłbym, żeby zadawać stosowne pytania w komentarzach. Na pewno dostaniecie na nie odpowiedź. Film ten może być podobnie jak poprzedni trochę dłuższy niż wcześniej to bywało, natomiast od jakiegoś czasu zdecydowałem się na tworzenie tego typu materiałów. Są to głównie materiały kierowane do osób bardziej zaawansowanych, do powiedzmy świadomych inwestorów. Zdaję sobie sprawę, żeby to wszystko wysłuchać, trzeba być cierpliwym, no jednak jak dobrze wszyscy wiemy, cierpliwość na rynku krypto najbardziej się opłaca i jest to najbardziej pożądana cecha. Także przechodząc do rzeczy, może zaczniemy od tego, w jaki sposób działają różne stablecoiny. I to będzie taki przykład bazujący, starałem się go przygotować bardzo tak obrazowo, także omówimy sobie cztery takie grupy, w jaki sposób różne stablecoiny funkcjonują. I przede wszystkim pierwsza grupa funkcjonujących obecnie stablecoinów są to stablecoiny, które działają na zasadzie banku z pełną rezerwą, z pełnym zabezpieczeniem. Oczywiście druga sprawa, czy takie banki w ogóle istnieją na ten moment. Jak one funkcjonują? Przede wszystkim te stablecoiny są w pełni, mają w 100% pokrycie w walutach fiducjarnych. Oczywiście w większości przypadków są to dolary i też na dolarach będę tutaj opierał cały ten swój wykład. I ich zabezpieczenie jest często w stosunku 1 do 1. Oczywiście jest to audytowane i weryfikowane przez specjalne firmy audytorskie, które zajmują się takim audytem finansowym, nie tylko audytem takim technicznym i pod względem bezpieczeństwa. W jaki sposób te firmy zarabiają na swojej działalności? No tutaj kwestia jest bardzo prosta. Są to opłaty, jakieś tam taksy właśnie wynikające z tego, że te środki trafiają do nas. One są zawsze trochę, prawda, mniej warte niż 1 dolar. Natomiast tutaj ta różnica jest właśnie pokrywana jako wypłata dla akcjonariuszy konkretnej firmy, czy to tam Bitfinexa, czy po prostu Circle w kontekście tych dwóch stablecoinów, które tutaj wymieniłem. I tutaj standardowo zasobami są te waluty fiducjarne, tym zabezpieczeniem. No a zobowiązaniem tego typu firm są ogólnie te coiny, tak? Nazywamy tu coins, ale chodzi tutaj o konkretne tokeny. Także jest to takie tradycyjne podejście, mało elastyczne, natomiast bardzo łatwe i przyjemne dla wszystkich organów związanych z regulacją. Także to jest takie pierwsza i najprostsza zasada funkcjonowania stablecoinów.
Druga grupa stablecoinów jest to również taki jakby full reserve crypto stablecoins. Natomiast tutaj tym zabezpieczeniem są kryptowaluty. Dlatego tutaj każdy, omówię ten przykład na odwołując się do tokenu DAI. Jest to token, który jest zabezpieczony nadmiarowo innymi kryptowalutami. Dlatego tutaj ta full reserve odnosi się do tego, że jest to cała wartość tego DAI-a jest zabezpieczona i to z nadmiarem, czyli jest to tak zwany over collateralized cryptocurrency, czy tam token. I jest to oczywiście pilnowane przez algorytm, przez sam protokół. I to działa w bardzo prosty sposób, ponieważ ktoś składając taki depozyt z nadmiarem, w przypadku DAI jest to, jeśli się nic zmieniło, 150% wartości, czyli trzeba złożyć kryptowaluty o wartości obecnie na rynku $150, żeby otrzymać 100 tych DAI. I w ten sposób właśnie to działa. Te depozyty, które są składane, oczywiście są w pewien sposób obracane i dzięki temu generują zysk. Na przykładzie DAI jest to zysk, który trafia do posiadaczy tokena Maker, czyli MKR. Oczywiście jest to bardzo w dużym skrócie funkcjonowanie całego protokołu MakerDAO z tokenem DAI, z tokenem MKR. Jest to materiał kompletnie na zupełnie inny odcinek podobnej długości, dlatego jeśli ten temat, jak naprawdę funkcjonuje Maker, Was interesuje, to warto zajrzeć do Piotrka Misiurka, bo on tam ma jakiś materiał na ten temat, a jeśli chcecie, żebym to na ten swój sposób zaprezentował i wyjaśnił, powiedzmy tak, bardziej dogłębnie, to również dajcie znać w komentarzu, bo token DAI myślę, że jest niezwykle ciekawy. Także tutaj tym zabezpieczeniem jest grupa różnych kryptowalut, bo to nie jest tak, że każda kryptowaluta może tutaj wejść do tego vaulta utrzymującego wartość tego DAI. Jest to na pewno Ethereum, jest to oczywiście też USDC, jest to YFI, czyli Yearn Finance. No i tym zobowiązaniem całego protokołu jest ten token DAI, token typu stablecoin. Także tak w skrócie i myślę, że dosyć prosto działa druga grupa stablecoinów obecnie panujących, funkcjonujących na rynku. Kolejna grupa działa na zasadzie czegoś takiego jak centralny bank, ale ten centralny bank zalgorytmizowany, tak, czyli oprogramowany, funkcjonujący i oparty na jakimś protokole. I tutaj tego typu rozwiązania funkcjonują bardziej jak banki centralne, nie jako takie tradycyjne banki czy placówki dostępne w miastach czy w mniejszych miejscowościach. Tutaj bardziej chodzi o to, jak operują tworzeniem pieniądza właśnie banki centralne, bo tak naprawdę te mniejsze banki to tylko dostają tą wkładkę z tych banków centralnych. I tutaj takim przykładem, trochę powiedzmy nieszczęśliwym, bo ten eksperyment nie do końca się powiódł, może być token FEI. I tutaj polegało to między innymi na tym, że ktoś wpłacał krypto, otrzymywał przywiązanie właśnie jakby tej kryptowaluty do czegoś. Taki stablecoin nie był tak naprawdę, nie był możliwy do odwrócenia tego procesu na poziomie protokołu, ponieważ protokół stabilizował cenę tego FEI na podstawie rynku, czyli na podstawie marketu. On pobierał te dane z różnych rodzajów giełd, wyciągał jakąś średnią i dzięki temu ta cena próbowana była, żeby utrzymywała się stabilnie, czyli w tej okolicy $1. I tutaj cały protokół przez takie funkcjonowanie działał jako typowy market maker, czyli animował trochę rynek dla tokenu FEI po to, aby w jakiś sposób on był stabilny, czyli był stablecoinem. Niestety ten algorytm na przykładzie FEI się nie sprawdził, bo ciężko było manewrować i upilnować tą cenę
i utrzymać ten peg dla właśnie stablecoina typu Fei. Także tak między innymi również obecnie funkcjonujące na rynku projekty działają. I czwartym takim sposobem działania stablecoinów jest chyba jeden z trudniejszych zwrotów w świecie kryptowalut, czyli seniorage shares. Są to w pewnym sensie udziały. Takie podejście jest stosowane w kilku obecnie projektach wyszczególnionych tutaj teraz na ekranie. Dodatkowo seniorage shares na pewno są w pewnym zakresie stosowane, jeśli chodzi o stablecoin zbudowany na systemie Terra, czyli UST. Tamten algorytm również ma swoje zastosowanie. Żeby w krótkich słowach wyjaśnić mniej więcej o co tu chodzi i jak to działa, trzeba przede wszystkim mieć na uwadze to, że protokół cały czas monitoruje rynek, czyli podobnie jak w tym algorytmicznym banku centralnym, tutaj również protokół cały czas monitoruje rynek. Jest to oczywiście algorytmiczne rozwiązanie, algorytmiczne podejście do stablecoinów. I cała akcja rozgrywa się w odniesieniu do PEGA, czyli w odniesieniu do tego przywiązania. Tutaj oczywiście wchodzą też w grę Oracles, czyli te wyrocznie, które weryfikują to przywiązanie do konkretnego PEGA, czyli powiedzmy sobie tutaj na przykładzie dolara. I jeśli mamy cenę trochę odłączoną od PEGA, czyli powiedzmy, że jest powyżej niego, protokół w takiej sytuacji mintuje, czyli tworzy pewnego rodzaju dodatkowe tokeny, udziały dla posiadaczy tych stablecoinów. Te udziały oczywiście prowadzą do pewnych pozytywnych aspektów. One upoważniają do na przykład głosowań, one upoważniają do brania zysków w pierwszej kolejności z fee tego, jakie powstaje przy obrocie danym stablecoinem, czyli ci posiadacze tego dodatkowego tokenu w jakiś sposób na tym zarabiają. I w ten sposób rynek próbuje właśnie wrócić do tego przywiązania, czyli do tego swojego pega. Jeśli taki peg, jeśli jesteśmy poniżej tego pega, czyli tak poniżej tego dolara, no protokół musi zrobić wszystko, żeby utrzymać ten peg, żeby nie doszło do zawalenia się całego protokołu, jak to miało miejsce już przynajmniej w kilku przypadkach. Dlatego w tej sytuacji protokół zaczyna sprzedawać dodatkowy token, który jest odpowiednikiem takiej dodatkowej jakby akcji. Tutaj ciężko znaleźć polski odpowiednik, jest takim typowym bond. I dzięki temu zaczyna też spalać te stablecoiny dostępne na rynku. I co daje tak naprawdę sprzedawanie i generowanie tych bonców, czyli tych dodatkowych udziałów w postaci dodatkowych tokenów? Przede wszystkim to, że uczestnicy rynku mogą je kupować i dzięki temu są oni wcześniej nagradzani z tytułu opłat transakcyjnych czy fee generowanych przez dany protokół. Są oni wcześniej opłacani niż właśnie te osoby, czy akcjonariusze, którzy trzymają tokeny takie typowo udziałowe, te typowo governance'owe. To jest oczywiście taki ogólny schemat, w jaki sposób to działa. W przypadku UST działa to troszeczkę inaczej. Tak mniej więcej to działało w przypadku BAC, tak to działa w przypadku ESD czy DSD. Natomiast projekt BAC jak najbardziej nie był w stanie utrzymać tego pega i również obsunął się na tym dosyć ciężkim do zaimplementowania algorytmie. Także to były takie cztery grupy opisujące, w jaki sposób to działa. Przejdźmy może do kwestii ryzyk, jakie stoją przed stablecoinami. Tutaj jest przynajmniej 5 grup, które ja jestem w stanie wyspecyfikować. Przede wszystkim są to zagrożenia typowo technologiczne, czyli jakieś błędy w kodzie. Jest to zagrożenie związane z run on the bank, czyli sytuacja, kiedy wszyscy nagle chcą te
stablecoiny wypłacać, chcą się cashować, chcą przenosić się do fiatów, prawda, i tak dalej, to istnieje zagrożenie, że po prostu ten PEG nie będzie utrzymany, że to zabezpieczenie, czyli collateral, również nie będzie utrzymane, dojdzie do tak zwanych liquidation, czyli likwidacji, i to jest bardzo niebezpieczny proces dla wszystkich tak naprawdę stablecoinów. Do ryzyk również pozwoliłem sobie zapisać regulacje różne państwowe, odgórne ze wszelkich instytucji finansowych, ponieważ część stablecoinów, zwłaszcza z tej pierwszej grupy, czyli z tej Full Reserve Bank, jest mocno, przynajmniej pod względem swoich kontraktów, dostosowana do sytuacji, kiedy te regulacje miałyby wejść. Są tam stosowane blacklisty, jest możliwe zamrażanie adresów, pobieranie dodatkowego fee i tak dalej, i tak dalej. Kolejne zagrożenie to tak zwane economic exploits, czyli znalezienie luki w przypadku zastosowania na przykład flash loanów, czy takim obracaniem danym stablecoinem, manewrowaniem ich PEGiem, czy też zależnością, jeśli ten stablecoin jest taki jakby dwutokenowy, czyli mamy jeden token typowo będący stablecoinem, to jest drugi, który w jakiś sposób przyjmuje je na siebie i przeciwdziała tą zmiennością kursu uzależnioną od PEGa, czy też od zabezpieczenia. Także to jest jak najbardziej bardzo istotna kwestia i to powinno być bardzo dobrze przemyślane w zakresie token economy stablecoinów. No i oczywiście zmiana ceny, jest to ogromne ryzyko, które wynika pośrednio, czy też nawet bezpośrednio z czterech poprzednich czynników. Te ryzyka powodują, że tak naprawdę, jeśli chodzi o stablecoiny, to interesuje nas tutaj brak lub całkowicie niska zmienność tej ceny. Kolejną kwestią, jaką sobie teraz omówimy, to jest to, w jaki sposób robić ten own research w zakresie stablecoinów. Temat jest niezwykle interesujący moim zdaniem, ponieważ white papery stablecoinów to są naprawdę ciekawe lektury, jest tam naprawdę dużo zwrotów. Ja mam wrażenie, że autorzy white paperów poszczególnych stablecoinów prześcigają się w tym, aby użyć jak najwięcej dziwnych zwrotów i dziwnych sformułowań, często dla dosyć prostych pojęć i prostych zależności. Natomiast istotnym jest według mnie wiedzieć, na co zwracać uwagę, analizując stablecoiny. I tutaj sobie to podzieliłem tak na takie dwie grupy, czyli na kwestie związane z tym aspektem typowo technologicznym, gdyż każdy stablecoin jest bardzo zaawansowanym projektem technologicznym, i na kwestie związane z token economy, ponieważ jestem pewny, że każdy ekspert w zakresie token economy wie, że token economy to nie tylko kwestia tego, w jaki sposób tokeny zostały rozdystrybuowane pomiędzy różne ulety podczas TGE, to jest coś zupełnie większego i jestem tego pewny, że każdy, kto buduje jakiś swój własny projekt w kwestii token economy, powinien mieć bardzo dobrze rozegraną. Także zaczynając od tych kwestii technologicznych, ja sobie podzieliłem na kwestie takie typowo deweloperskie, jak i kwestie związane typowo z security, czyli z bezpieczeństwem. Kwestie deweloperskie mniej więcej przedstawiam w serii filmów, gdzie analizuję kontrakty. Tutaj możecie sobie przejrzeć, przeanalizowałem USDC, USDT, czy też Pax Gold i Pax Standard względem takiej checklisty, którą na bazie jakichś tam własnych doświadczeń również pozwoliłem sobie opracować. Jeśli chodzi o ten aspekt typowo deweloperski, programowy, to tutaj warto zwracać uwagę na to, czy dany stablecoin prowadzi jakąś blacklistę, whitelistę, czyli czy jest możliwe, aby dodać dowolny adres z danego protokołu do takiej listy w celu na przykład uniemożliwienia wymiany tego stablecoin. Oznacza to tyle, że jeśli mój adres, na którym mam na przykład USDT, został w kontrakcie tego stablecoina dodany do blacklisty, to ja nie będę mógł tych środków w żaden sposób przesunąć na inny adres i takie rzeczy są bardzo powszechne, jeśli chodzi o stablecoiny.
Kolejna sprawa to, czy taki projekt jest dobrze udokumentowany, bo to też dużo daje, czyli jaka jest jego specyfika taka technologiczna, czy można tak naprawdę zrozumieć, jak on w pełni funkcjonuje. Czy jest open source, czyli jego kod źródłowy jest otwarty i możliwy do weryfikacji przez specjalistę. Czy jest zweryfikowany, czyli czy mamy jakieś potwierdzenie, że to, co jest na blockchainie, odpowiada temu, co tak naprawdę zostało otwarto, czego kod został otwarty. Kolejne proxy, czyli czy jest kontraktem proxy, oznacza tyle, że czy można podmienić jego adres, czy można podmienić jego logikę działania, nie zmieniając adresu. I tego typu kontrakty dla stablecoinów również są bardzo powszechne. Także tutaj no, ciężko mówić o jakiejkolwiek, myślę, że decentralizacji czy braku regulacji. Kolejna sprawa, czy jest możliwe przepisanie właściciela na kogoś innego, czy jest tak zwane możliwe zrobienie spalenia kluczy, żeby tak naprawdę już nikt nie miał możliwości na przykład dodawania czy odejmowania adresów z whitelisty i tego typu działalności. Myślę, że jest to niezwykle istotne. No i czy kontrakt da się spauzować, czy może być spauzowany? Czyli w przypadku jakiegoś problemu, kto może wstrzymać wszystkim transfery, na ile może to zrobić, czy tu jest jakiś time lock, czy nie ma, kto o tym decyduje, czy jest to definiowane jakimś multisigiem, czy nie. Także to kolejna dosyć istotna kwestia. Te kwestie, tak jak wcześniej wspomniałem, omawiam dosyć konkretnie w innych filmach. Jeśli jakiś tutaj aspekt wymaga oczywiście potwierdzenia, to zachęcam do zadawania pytań. Kolejna gałąź tej części technologicznej to sprawy związane z bezpieczeństwem. I tak naprawdę ten temat to jest temat na tyle obszerny, że wypadałoby mu poświęcić cały taki wykład, cały taki dłuższy materiał. Także jeśli jesteście zainteresowani, to proszę o informację, aby taki materiał w zakresie bezpieczeństwa, który można wykorzystać przy analizie nie tylko stablecoinów, ale wszystkich projektów kryptowalutowych przygotować, bo to jest duży materiał obszerny, mnóstwo wiedzy tutaj trzeba przekazać. Natomiast tutaj, żeby nie zostawiać tego w żaden sposób bez komentarza, to powiedzmy, że w zakresie security musimy przeanalizować, a przynajmniej mieć świadomość, od czego ten token tak naprawdę zależy pod względem technologicznym, tak? Czyli z czego korzysta, na czym bazuje. Musimy się dowiedzieć, czy w jaki sposób realizuje kwestie związane z bounty programs, czyli czy ma jakieś mechanizmy nagradzania osób, które znajdą jakiś błąd w danym rozwiązaniu, do czego ma pozwolenie właśnie administrator, czy też owner danego kontraktu, czy danego smart kontraktu na dowolnym protokole, na dowolnym blockchainie, czyli co on naprawdę może zrobić, czy może dodawać do waitlisty, czy może zapauzować, czy może na przykład dodać do waitlisty, ale dopiero po pewnym okresie czasu, czy może zapauzować po pewnym okresie czasu. To wszystko również wpada w tą gałąź i takich pytań jest jeszcze przynajmniej powiedzmy z 20. W jaki sposób protokół oddziałuje na znalezienie na incydenty, tak? Czyli co w przypadku, kiedy na protokole zaczną się dziać niedobre rzeczy, jak to było w przypadku chociażby Irona, Titana, gdzie tam wszystko się nagle wysypało i tak naprawdę nikt nic nie robił, nikt w żaden sposób nie miał tutaj planu ucieczki, nie miał planu działania, w jaki sposób mitygować te straty, aby może spróbować to ograniczyć. Także to jest według mnie w kontekście stablecoinów również niezwykle istotne. No i ostatnia sprawa związana z security, jeśli chodzi o technologiczny Dior, to kwestia audytów i tego, jak zespół deweloperski podchodzi do kwestii związanych z bezpieczeństwem, czy te audyty są wykonywane regularnie, czy są wykonywane przez różne firmy, czy te firmy, w jaki sposób one działają, co konkretnie audytują i tak dalej. Także to jest naprawdę temat rzeka i bardzo, bardzo obszerny materiał. Także idąc dalej, przeskoczymy sobie na kolejny temat, czyli w jaki sposób analizować te stablecoiny. Mówiliśmy tutaj przed chwilą
kwestie technologiczne, teraz czas na kwestie związane z token economy. I tutaj sobie to pozwoliłem podzielić oczywiście na bazie różnych materiałów dostępnych w internecie, bo to nie jest tak, że ja to wszystko wymyśliłem. To bazuje na materiałach w internecie, na jakimś tam wiedzy i doświadczeniu. Także tutaj wyspecyfikowałem trzy jakby obszary, czyli market design, mechanism design i token design. I to wszystko według mnie wchodzi w kontekst token economy. I to jeśli mówimy o tej pierwszej kwestii, czyli market design, tutaj możemy sobie wyspecyfikować dwa jakby rodzaje czynników wpływających na ocenę takiego tokenu. Jeśli chodzi o taki wskaźnik typowo jakościowy, to warto przeanalizować sobie, jak dany stablecoin chce się wpasować w rynek, w sieć, czyli jakie ma zastosowanie. Na przykładzie tokena UST wiemy, że jest on powszechnie używany w krajach azjatyckich przez tam aplikację Chai i jeszcze inną. Dlatego on w pewien sposób wpasował się rynek i znalazł sobie to miejsce. I to jest też istotne w kontekście różnych stablecoinów. No chociażby te stablecoiny z Ethereum, jak USDC czy USDT, one mają największe wolumeny, one są właśnie również znalazły swoje zastosowanie na rynku, ponieważ w parze do tych stablecoinów jest najwięcej innych kryptowalut, dlatego to jest takie ich zastosowanie i tutaj jakoś upatrzyły sobie, powiedzmy, swoją niszę. Jeśli chodzi o takie wskaźniki typowo ilościowe, no to w zasadzie proste, oczywiste rzeczy, ale też może nie dla wszystkich, czyli total supply na różnych giełdach, procent posiadania danego stablecoina przez, powiedzmy, na przykład 10 czy 15% wszystkich hodlerów, żeby wiedzieć, w jaki sposób możliwa jest manipulacja rynkiem, czy w jaki sposób płynny jest ten stablecoin. Jaki jest wolumen dziennych transakcji, czyli czy ten stablecoin jest używany w ogóle, czy on nie jest używany, tylko istnieje na papierze i na powiedzmy sobie na blockchainie, a co za tym idzie, jak dużo kroków trzeba wykonać, aby dany token zdobyć, tak? Jeśli mówimy o jakimś USDC, USDT, UST, no to kwestie związane z krokami są dosyć proste. Wchodzimy na praktycznie dowolną giełdę i możemy taki stablecoin na danym protokole, prawda, wymienić, kupić, sprzedać i następnie przelać na jakiś swój portfel, wrzucić go na jakiś projekt związany z pożyczkami i jeszcze na tym dodatkowo zarabiać. Także tutaj to jest niezwykle istotne. Przechodząc dalej, czyli do mechanism design, tutaj warto przeanalizować, jakie zasady, jakie mechanizmy są zaimplementowane na protokole, czyli co one tak naprawdę umożliwiają i kto może to wywołać, prawda? Czyli tutaj kwestia na przykład governance'u, kwestia jakichś opłat transakcyjnych i tego typu sytuacje, jak te mechanizmy zostały zaprojektowane. Jeśli jest jakiś governance token, jeśli w ogóle taki jest, to również kwestia tego, w jaki sposób go można zdobyć i co on daje. To i przykładem, myślę, że dosyć fajnym jest token NSBT z blockchaina Waves, który również jest wykorzystywany w celu tworzenia innych stablecoinów i funkcjonowania stablecoina USDN. Jeśli chodzi o mechanizm design, również tutaj warto się zastanowić, jak te zasady, które zostały zaimplementowane, funkcjonują oraz kto może je zmienić, kiedy i dlaczego, tak? Czyli kto i kiedy i dlaczego może na przykład wprowadzić opłatę transakcyjną, kto kiedy i dlaczego może zablokować jakiś adres, kto kiedy i dlaczego ustala, nie wiem, kwestie związane na przykład z głosowaniem nad zmianami w protokołach i tak dalej, prawda? No i kwestie związane z jakimiś innymi parametrami, wskaźnikami całego protokołu. No tutaj te kwestie, które chociażby wcześniej wspomniałem. Do tego działu zaliczyłbym również wyrocznie, czyli to, w jaki sposób one się komunikują ze światem zewnętrznym, czy jest to jedna wyrocznia, czy jest to ich kilka, w jaki sposób ten mechanizm stabilizacji ceny jest zależny od wyroczni, czy są to wyrocznie z różnych projektów, czy na przykład tylko z Chainlinka,
Czy jest to wyrocznia bazująca i zaimplementowana tylko dla konkretnego blockchaina, czy jest to powiedzmy taka blockchain agnostic rozwiązanie, także to jest niezwykle istotne, no bo w jakiś sposób ten PEG musi być przywiązany do konkretnego tokenu. I następnie kwestiach taka chyba najbardziej oczywista, czyli token design, w jaki sposób została zaprojektowana dynamika tego, aby wartość, aby raczej cena tego tokenu oscylowała jak najbliżej 1 dolara. Warto sobie przejrzeć, kiedy ta cena była poniżej, powyżej 1 dolara, ile to trwało, jak długo zajęło właśnie protokołowi zbicie lub podwyższenie tej ceny, aby ona oscylowała jak najbliżej tej wartości 1 dolara. Również należy sobie zliczyć takie dni, które powodowały, że dany token był poniżej tego swojego przywiązania do dolara, prawda? Czyli tego zabezpieczenia było za mało i jak projekt sobie radził z wychodzeniem z takiej dosyć ciężkiej sytuacji. Teraz może trochę na rozluźnienie parę słów o adopcji. Stablecoiny są niezwykle istotne, dlatego na przykład Coinbase jakiś czas temu zdecydował się na wylistowanie Tethera, czyli USDT, pomimo wszelkich jakichś tam problemów tego projektu. Natomiast te problemy zostały rozwiązane, jakieś tam kary zostały zapłacone, firmy audytorskie stwierdziły, że jest wszystko ok. Tutaj można by oczywiście dużo spekulować, dyskutować, snuć jakieś teorie. Natomiast fakt jest taki, że Coinbase wylistował USDT bez względu na to, co się dzieje na tyłach tego projektu. Visa również zapowiedziała, że będzie wspierać na swoich rozwiązaniach technologicznych USDC, także myślę, że jest to bardzo, bardzo cenna wiadomość. Kolejna sprawa, Fed jakiś czas temu powiedział również, że to tam chyba był jeden z zastępców szefa Fedu, stwierdził, że tak naprawdę trzeba się pochylić nad tematem stablecoinów i wziąć się za nie, gdyż jest to niezwykle istotna sprawa. I teraz parę słów o tym, co charakteryzuje tak naprawdę projekty będące stablecoinami, czyli po pierwsze jest to ten PEG, czyli to nasze przywiązanie, jest to mechanizm i jest to zabezpieczenie, czyli ten collateral, który na przykład w przypadku algorytmicznych stablecoinów takich jak DAI wynosi tam 150%, a w przypadku SUSD, czyli stablecoina na Synthetixie, tam jest, o ile jeszcze to funkcjonuje, o ile to jest aktualne, 600%. Także duże jest to zabezpieczenie, które musimy włożyć, aby te stablecoiny na tym projekcie sobie móc wymintować. Także parę słów wyjaśnienia, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, bo to są pojęcia, które często się pojawiają. PEG, czyli tak naprawdę trzeba zrozumieć to, że stablecoin jest cenowo zawsze relatywnie stabilny do czegoś, tak? Czyli może być z rodzajem tego PEGu, rodzajów tego PEGu jest kilka, to może być waluta fiducjarna, czyli dolar, mogą to być jakieś surowce, tak na przykład złoto w przypadku Pax Golda, mogą to być indeksy i tutaj mieliśmy piękny projekt Ample Ford, który tak naprawdę był spegowany do CPI, czyli Consumer Price Index, wskaźnika odwołującego się do gospodarki właśnie Stanów Zjednoczonych i jego zależności do dolara, czy też w jakiś sposób połączenie tych wszystkich typów. I tutaj ciekawym rozwiązaniem jest chociażby projekt MakaDAO, który właśnie w ten sposób podchodzi do typów. I tutaj, no, co jest myślę, że oczywiste, jeśli ten PEG, czyli nasze przywiązanie, jest zmienne cenowo w świecie poza blockchainowym, to też stablecoin nie będzie stabilny. Także kwestia również tego, aby tak manewrować tymi różnymi typami PEGów, aby ta cena była cały czas stabilna. Jeśli chodzi o mechanizmy, w jaki sposób projektowane były i są stablecoiny, to tutaj kwestia również według mnie niezwykle interesująca, ponieważ jeszcze
parę lat temu, gdy tak naprawdę nikt się nie interesował tym, w jaki sposób stablecoiny funkcjonują. Ważne było tylko, że są, że coś takiego jest, ale tak naprawdę nikt nie zagłębiał się w to, co, jakie one mają możliwości. Tutaj sprawa była prosta, bo dzieliliśmy to na taki mechanizm typowo on-chainowy, czyli to zabezpieczenie w postaci kryptowalut pozwalało nam mintować stablecoiny, tutaj sztandarowym przykładem jest DAI. No i drugie podejście, czyli off-chainowe, czyli dajemy jakieś dolary firmie i ona nam na dany adres naszego portfela, na danym protokole przesyła tokeny stablecoinów. No i oczywiście podejścia algorytmiczne, seniorage shares w przypadku chociażby UST, czy też rebase, czyli słowo klucz, hitowy mechanizm. Każdy, kto pamięta DeFi Summer w roku 2020, na pewno spotkał się z wieloma przykładami projektów bazującymi na rebase i pierwszym z nich, o ile się nie mylę, był właśnie Ample Fold i część osób na pewno też pamięta te pobudki o 4 rano, prawda, kupię, sprzedam i tak dalej, także to była fajna zabawa. Myślę, że części z Was dało na pewno dużo zarobić. Natomiast jak podchodzi się do mechanizmów zarządzających stablecoinami w roku 2021? To jest podzielone na cztery jakby różne aspekty. Przede wszystkim często jest jakaś rezerwa, bo tak naprawdę należy to interpretować w ten sposób, że te poszczególne gałęzie są ze sobą w różnym stopniu, w różnych projektach mieszane, prawda? To nie jest tak, że jest albo to, albo to, albo to, tylko zwykle jest to w jakiś sposób miks. I tak samo, żeby zaprojektować stablecoina, no to musimy wziąć pod uwagę PEG, musimy wziąć uwagę ten mechanizm, w jaki sposób będzie działał i o co będzie oparty. No i oczywiście ten collateral, czyli to zabezpieczenie. Także to są wszystko takie must have dla stablecoina. No i ta rezerwa, prawda, czyli on-chainowa albo off-chainowa. Bardzo popularnym ostatnim sposobem implementacji stablecoinów jest tak zwany dual token model, gdzie mamy pierwszy właśnie stablecoin, pierwszy token typowy stablecoin i drugi, który jakby bierze na siebie te wszystkie wahania i zmienności kursów i jego token economy, jego mechanizm właśnie związany z utrzymaniem PEG-u. Od niego wszystko zależy. Oczywiście te kwestie związane z istotą tego drugiego tokenu są również bardzo ciekawe i często naprawdę nie mające żadnego pokrycia w niczym, chociaż jakby to było na przykładzie Irona Titana. Dlatego ten temat myślę, że również należałoby potraktować zupełnie osobno. Kolejna sprawa, czyli kwestia taka algorytmiczna, czyli definiowana typowo przez matematykę i tutaj właśnie były te rebase'y, były jakieś te akcje, były jakieś zobowiązania. Także to wszystko musi być zaprojektowane w token ekonomii danego stablecoina, aby on w miarę stabilnie przez długi czas tą swoją cenę utrzymywał. Także to są kwestie, które należy jak najbardziej brać podczas tworzenia stablecoina. No i tak naprawdę miks tego wszystkiego i tutaj przede wszystkim jakieś takie kwestie, które są do rozwiązania nadal w zakresie projektowania stablecoinów, czyli dobrze zbilansowany system nagród, jeśli chodzi o te właśnie dual token model i taki sprawiedliwy mechanizm stabilności, który również jest weryfikowalny. Ostatnia sprawa, czyli zabezpieczenie. Także to zabezpieczenie może być, czy musi być ujęte w kontekście ilości i w kontekście typu. Tak? Może być pełne zabezpieczenie, jak to jest w przypadku USDC czy USDT. Może być częściowe, może go nie być wcale, bo też są takie projekty. Może być over-collateralized. Tutaj kolejnym przykładem jest na przykład ALCX, czyli stablecoin z projektu Alchemix.
Swoją drogą również bardzo, bardzo ciekawy projekt. No i typ tego zabezpieczenia to również może być mix, albo może być jeden z tych wybranych, czyli waluta fiducjarna, mogą być surowce, mogą to być kryptowaluty, może to być trochę tego, trochę tego, trochę tego, a może to nie być w ogóle tutaj, nie musi w ogóle, prawda, występować, bo są przykłady stablecoinów, które nie są zabezpieczone tak naprawdę zupełnie niczym. I to by było na tyle, jeśli chodzi o stablecoiny. Gratuluję, jeśli wysłuchałaś tego wykładu do końca. Proszę o pozostawienie komentarza, wystawienia swojej opinii, przedstawienia również kwestii, które mogłem tutaj ominąć, pomimo tego, że ten materiał jest dosyć obszerny. I na ten moment to już wszystko. Zapraszam na kolejne filmy tej serii. Dziękuję bardzo. Cześć.